Witam was serdecznie w kolejnym odcinku podcastu GNM Plus, odcinku 52. Tak nam się wydaje, przynajmniej. Przynajmniej, no. Tak, jest Mateusz Danowicz i Mateusz Fidut, tak dokładnie. No i no, standardowo, w co grałeś ostatnio przez ten tydzień? Przez ten tydzień dorwałem się do Heavy Rain, wow. Ale grałeś wcześniej, czy nie? Czy to wiesz co, pierwszy nie grałem. Raz? Pierwszy raz. Jakoś no po prostu nie miałem okazji. Zostawiłem u Pawła Mowa, więc nie mogłem wytestować tej wspaniałej opcji grania ruchowo w tą grę, ale na padzie też są fajne myki tam zastosowane. Mnie osobiście trochę nudzi to, bo strasznie dużo rzeczy jest takich włożonych na siłę, jakieś opiekowanie się dzieckiem i tak dalej. Trochę mnie męczy ta gra. To jest tylko początek, później już jest już bardziej tak no, normalnie. No, ja mam nadzieję. Chyba jestem w środku. Przynajmniej tak mi się zdaje, ale... No dobra, a ty w co ostatnio grałeś? League of Legends? To się liczy? Chyba tak, liczy się. A poza tym, co jeszcze, pogram trochę w Chivalry, bo dawno nie grałem. Poza tym Team Fortress 2, więc takie standardowe moje gry, w które grywam, ale jeśli chodzi o nowości, to nic, no bo nic właściwie się nie ukazuje teraz, nie jest taki miesiąc. Znaczy w styczniu najbliższa premiera to Devil May Cry. Tak jest, którego 15. nie pamiętam nawet kiedy. Wiem, że jeszcze wychodzi fajny RPG Ni no Kuni na PS3 i na czymś tam już wyszedł w Japonii w 2000 bodajże 9 chyba nawet. Ale nie wiem, czy będzie mnie na niego stać, bym sobie kupił, bo to jest jeden z fajniejszych podobno RPGów. Znaczy graliśmy to z Marcinem na Gamescomie i fajnie się zapowiada, chociaż to nie moje klimaty takie japońskie trochę. No. Zbytnio, jak dla mnie. Ale a propos Japonii, to nasz pierwszy temat dzisiaj to pewien pomysł. Znaczy, to właściwie patent. Nie jest oficjalny, tak? To jest plotki o patencie. Znaczy nie, oficjalnie jakby Sony zarejestrowało patent, na który ma jakby uniemożliwić handel używkami. Tak, już w teorii. Teraz... dosłownie uniemożliwić, bo nie będzie po prostu żadnej innej możliwości niż zagranie w nową grę prosto ze sklepu. No i pojawiły się od razu zdania, że to będzie powiązany ten właśnie patent, ta technologia z następną konsolą, dużą stacjonarną Sony, PlayStation 4, czy jak to tam się będzie nazywać. Albo Orbis. Albo właśnie Orbis, chociaż to jest nazwa robocza na pewno moim zdaniem, ale o co chodzi, może przybliżmy. To mniej więcej polega na tym, że wyposaża się grę, dysk z grą w chip NFC. Teraz tak w komórkach jest nawet coś takiego, taka naklejka, może sobie nakleić ją w samochodzie i jak obok niej przejeżdża się telefonem, to na przykład odpala się dana aplikacja, którą zaprogramujesz. To coś takiego tutaj by było, że dzięki, jak wsadzasz tą grę, jakby szczytuje tą naklejkę, czy tam chip ten zamontowany w płycie, konsola to odczytuje i jakby zapisuje w pamięci danej konsoli. Nie wiem, jakby to by było połączone mniej więcej, ale tylko byłaby możliwość odpalenia danej gry tylko na tej danej konsoli. No i właśnie o to chodzi, czyli że kupujemy grę i uruchamiamy ją, ona zostaje automatycznie przypisana tylko do naszej konsoli, że nie możemy jej później odsprzedać. I no właśnie, od razu pojawiły się kontrowersje, znaczy tylko krytykę właściwie widziałem tego pomysłu, chociaż niektórzy jakoś tam starają się to rozumieć i bronić. Już kiedyś o tym mówiliśmy w podcaście, że ja też z jednej strony rozumiem twórców, producentów, że chcą jakby ograniczać handel używkami, ale z drugiej strony to jest takie szerokie zjawisko, nie, że... Moim zdaniem to trochę by zabiło tą gałąź całą sprzedaży gier, no bo faktycznie ja znam, przynajmniej w Polsce, ale to Polska to też dziwny rynek, przynajmniej jeśli chodzi w porównaniu z Zachodem, Stanami Zjednoczonymi, czy tam Niemcami i tak dalej, Wielką Brytanią, bo większość robi tak, że kupuje grę, sprzedaje i za te pieniądze odzyskane kupuje następną grę, a ludzie kupują używki, no bo nie wiem, po premierze czy coś takiego, bo patrząc tak, no wydawca produkuje nową grę, no i nie każdy się od razu skusi na nią, no bo jest nowa marka i gracz nie wie co oczekiwać, a 200 zł to przynajmniej w moim przypadku jest dużo i jeśli ten pomysł wejdzie w życie, to trudno będzie mi zaryzykować na przykład zagrania w Dishonored. No dokładnie, ja właśnie tak mam, że kupuję, nie wiem, no 2-3 nowe gry rocznie, a później... No jakby odsprzedaję je, kupuję sobie albo wymieniam na używki i tym samym nie kupując kolejnych nowych gier, oszczędzam na jakieś tam inne pewniaki takie, które chcę kupić, nie? Co do których wiem, że na pewno nie zmarnują się moje pieniądze. No i jest taki też problem, no na przykład psuje ci się konsola i co? Wszystkie gry? Co się z nimi stanie? Nie ma. No właśnie, to też jest ciekawe. Chyba, żeby to by było przypisywane do konta, to by było lepiej, ale z drugiej strony... Wymiana kontami wtedy by zachodziło. Tak jak na Steamie. Sprzedaje się konta i z grami od razu, więc to tak czy tak jakiś...
jakiś pomysł na to, na sprzedanie tych gier będzie, bo to chyba nie da się tak totalnie zakazać. To tak chyba, jest. Że zrobią tak jak tutaj jest, czyli do konsoli, co by było naprawdę, nie wiem, to raczej by nie wypaliło. Znaczy na pewno wpłynęłoby to na sprzedaż nowych gier. Ponieważ tak jak mówiliśmy, ryzyko zakupu byłoby wtedy większe, bo tak mam świadomość, że mogę tą grę, na przykład nie spodoba mi się jakaś nowa gra i wiem, że mogę ją sobie sprzedać, jakby co kupując ją mam tą świadomość, nie, że jakby co to zawsze odzyskam tam ileś tam 60-70% tego co wydałem, a tak tego nie będzie, już nie zaryzykuję i nie kupię w ogóle tej nowej gry, tylko będę kupował same te, co do których jestem pewien, że będę w nie długo grał i tak dalej, więc... No i jeśli chodzi o zachód, to chyba większość takich dużych sieci sprzedających gry by upadła, bo na przykład w Ameryce GameStop operuje na tym wszystkim, że zarabia przede wszystkim na tych grach używanych, czyli odkupuje i później sprzedaje i to tam mniej więcej tak to działa. A bez tego myślę, że bardzo trudno byłoby im się utrzymać na samym rynku. No tak, szczególnie to by było ciężkie dla Sony, jeżeli, no bo Wii U już tego nie ma, czegoś takiego, prawda? Xbox następny też, gdyby tego nie miał, załóżmy, to byłaby naprawdę straszna sytuacja dla Sony, bo nie sądzę, że, znaczy sądzę, że dużo ludzi by jednak wybrało tą konsolę, która nie ma takiego zabezpieczenia. Nie, no jeśli to by weszło, to na pewno na wszystkich konsolach, bo to jednak by zbytnio zachwiało. Może. Tym całym rynkiem. Przynajmniej tak mi się wydaje. I warto też zaznaczyć, że ten patent nie dotyczy samych gier, tylko także innych jakby... Multimediów ogólnie, multimediów, które ściągamy na naszą zdjęcia, konsolę. Muzyka i pliki wideo, więc no, ale no to tak, jest ciekawe. Kończąc już ten temat, to sądzisz, że to wejdzie? Bo ja jestem... Tak, no ja raczej sądzę, że nie będzie tego następnej znaczy, generacji. Myślę, że jeśli chodzi o następną generację konsol, to na pewno jakiś krok zostanie wykonany. Czy taki? Myślę, że nie, bo to zbyt jakby... No zbyt ryzykowne, ale coś na pewno wymyślą. Albo po prostu każda gra naprawdę będzie miała już, tego Season Passa. Już lepsze właśnie są takie rzeczy jak Season Pass, nie? Bo one się sprawdzają moim zdaniem bardzo fajnie w takich grach jak Assassin's Creed, gdzie jednak większość ludzi, którzy kupują, tak mi się zdaje, wśród moich znajomych, na przykład nie grali w ogóle w multi, w Assassinie. I mogą sobie nie używać tego Season Passa i tak odsprzedać grę i no. No dlatego Ubisoft jest stratny, bo jest za mało restrykcyjna blokada. No ale jednak coś takiego byłoby lepsze niż takie zupełnie jakby zakazywanie handlu, moim zdaniem, ale zobaczymy no. No jeszcze rok i na pewno się przekonamy, jak to wszystko będzie wyglądać. Tak, w ogóle są plotki, pojawiły się dziwne, chociaż ja w nie nie wierzę, bo zapowiedziało Sony event PlayStation Destination, czy Destination PlayStation, który ma się odbyć pod koniec tego miesiąca. I są, pojawiły się plotki, że tam ma zostać zapowiedziane następne PlayStation, ale znaczy, na pewno. Ludzie zapominają o tym, że to co roku jest to PlayStation Destination i to jest spotkanie dla inwestorów, gdzie są po prostu przedstawiane gry, jakie w najbliższym czasie zostaną wydane na daną konsolę, czy no przez danego wydawcę, więc to jest nic nadzwyczajnego. No, a potem tak to za wcześnie, styczeń. Najlepszy znaczy, okres chyba... Dziwne jest też to, że Major Nelson na Twitterze, czy tam na swojej stronie, zaczął odliczanie do E3. Tak styczniu, jest, styczniu. To jest wyjątkowe, to jest bo nigdy czegoś tego nie było w poprzednich latach, więc to tylko potwierdza mnie w moich poprzednich, jakby z poprzednich podcastów, domysłach i na temat tego, że jednak na E3 będą zapowiedziane już next geny. Przynajmniej Xbox. No. Więc wypowiadajcie w komentarzach na temat tych zabezpieczeń antyużywkowych Sony, a my za chwilę porozmawiamy o GTA 5. A konkretnie porozmawiamy o polskiej wersji Grand Theft Auto 5. Kiedyś, chyba też o tym mówiliśmy w Plusie, tak mi się wydaje, że pojawiły się informacje, że jakieś tam studio, co to właściwie było, że jest możliwe, że GTA 5 będzie spolonizowane w pełni. Znaczy, to jeszcze pamiętam, jakiś rok temu było tak, że Rockstar w Wielkiej Brytanii, jakiś oddział lokalizacyjny szukał ludzi z Polski i polskich tłumaczy, chciał zatrudnić po prostu i od razu się pojawiły plotki, że wszystkie gry Rockstara będą po polsku i o dziwo Max Payne 3 był przecież po polsku z polskimi napisami, chociaż wiadomo, wyszedł w patchu na konsolę i to było trochę... No tak, to było właśnie... Kilka miesięcy później, ale było. No a teraz to... pojawiają się nieoficjalne informacje, Eurogamer Polski dotarł do takich plotek, że GTA 5 jednak nie będzie spolonizowany w ogóle, czyli tak samo jak GTA 4 nie było w ogóle spolonizowane i Red Dead Redemption, więc powtórzyłaby się historia, która jest moim zdaniem prawdopodobna, no bo nie sądzę... No nigdy nie było, jakieś, więc... Jakieś dane były podawane, że Rockstar przewiduje sprzedaż GTA 5 na terenie Polski, że to będzie około 250 tysięcy egzemplarzy maksymalnie. 230-250 tysięcy, no to...
Duża liczba, ale mi się wydaje, że to jest możliwe. Nie wiem, ile tam Wiedźmin się sprzedał, ale też chyba około 200 tysięcy czy coś na konsoli? Takiego. Ogólnie nie. Oj, ogólnie to przebił milion czy dwóch. A w samej Polsce? Mówisz o dwójce, tak? Nie wiem, czy w samej Polsce. Nie, ja mówię o samej Polsce. To nie wiem, nie widziałem. Ach, czy tam 100 tysięcy, chyba 100 tysięcy coś było. Ale mi się wydaje, że to jest możliwe, no bo to jest naprawdę wielka premiera i dużo osób, przynajmniej wszystkich znajomych, których znam, oni czekają na GTA 5. Nieważne, jakie lubią gatunki gier, czy cokolwiek, oni czekają na GTA 5. No i to jest, więc to będzie naprawdę największa premiera tego roku. Tak, i to jest też właśnie takie podejście, że skoro i tak ludzie kupią, bo tyle osób na to czeka, to nie warto wydawać kasy na polonizację. Może to też jest jakiś argument. No, ale było warto na Max Payne 3? To też przecież kolejna część serii, która się bardzo dobrze sprzedaje, bo Max Payne chyba każdy grał, nie? No nie wiem, zobaczymy. Na pewno, jeżeli by była, to byłaby tylko i tak napisy, więc... No i to by było dobre, nie? Nikt raczej nie oczekuje dubbingu, bo to naprawdę chyba by przeszło wszystkie, nie wiem, nie znam chyba takiego studia polonizacyjnego w Polsce, które dałoby coś takiego zrobić. W ogóle na świecie nie wydaje mi się, że jakiekolwiek GTA czy Red Dead uzyskały dubbing w jakimkolwiek języku. A nie te podstawowe, czyli niemiecki, francuski, włoski przypadkiem? Nie mam pojęcia. Tak mi się wydaje. Chyba, że to były napisy, nie wiem, naprawdę nie wiem. No, także chyba tyle na ten temat, bo nie ma za dużo się rozgadywać. No, plotki, ploteczki. Tak jest, plotki, ploteczki, ale moim zdaniem prawdopodobne, więc wypowiadajcie się w komentarzach, czy przeszkadzałoby wam, gdyby GTA 5 nie było po polsku, czy zrezygnowalibyście z zakupu, chociaż nie sądzę, bo jednak to jest za duża premiera właśnie, jak tu mówiliśmy. No, także tyle na ten temat, a my za chwilę porozmawiamy trochę o Wii U. Niespodzianka wielka, Wii U nie sprzedaje się zbyt dobrze. No, więc znaczy, to nie jest, dla mnie to nie jest zaskoczenie na przykład, biorąc pod uwagę to, jakie gry, że tak naprawdę dobrych tytułów dużych ukazało się mało na tą konsolę i nie spodziewałem się, że w tym początkowym okresie ta konsola odniesie jakiś wielki sukces, więc... No, nie wiem, analityk, który cytuje, GameStop cytuje analityka, który mówił, że dotarł do informacji, że GameStop nie jest zadowolony po prostu z ilości sprzedanych egzemplarzy konsol i nie jest zadowolony, więc cóż, tak, są tu jakieś... Mamy też takie informacje, że Nintendo podało tylko praktycznie 3 razy, w jakiej ilości się sprzedało Nintendo Wii U i to było 400 tysięcy egzemplarzy w pierwszym tygodniu w Stanach Zjednoczonych, 308 tysięcy w Japonii też w pierwszym tygodniu i 40 tysięcy w Wielkiej Brytanii. O Europie, resztę świata nie wiemy, bo to mało interesuje Nintendo chyba. Znaczy a propos reszty świata, to Polska jest resztą świata i... No ale coś, Niemcy, Francja, to też są duże rynki. Ale chodzi mi teraz o Polskę, że wiem, jaka była sytuacja, że tak samo jak z 3DS-em, w sklepach takich normalnych, tradycyjnych, realnych, było mało tych konsol w ogóle. A mi się wydaje, że jednak więcej niż Wii U, bo niż 3DS-a. Z czego to wiem, 10 sztuk konsol do wielkich sieci zostało przekazanych, czyli... Po 10 do sklepu? Nie, łącznie 10 do Saturna, wow. MediaMarkt, wow. I chyba Empiku. Nie, Empik chyba nie ma umowy ze Stadtbauerem, więc naprawdę astronomiczna ilość. Nawet szef Gram.pl, który Gram.pl jest nie tylko serwisem informacyjnym, ale także sklepem. No myślę, że... Tak dla przypomnienia, gwoli ścisłości, nie? Właśnie tam Wiktor Cegła, prezes, powiedział, że niektóre gry, które są tytułami startowymi, ich ilość sprzedanych egzemplarzy nie przekroczyła dwucyfrowych liczb, czyli nie wiem, zombie dwucyfrowych liczb, więc mniej niż 10 mogłoby być. Nie przekroczyła dwucyfrowych, więc były dwucyfrowe, tylko nie przekroczyła i nie były trzycyfrowe. Tak to chyba trzeba rozumieć. No, zrozumiałem, że mogłoby się sprzedać 7 sztuk zombie. Nie. Tak to było tragicznie. Ale to jest tylko dotyczące Gram.pl. To też trzeba wziąć pod uwagę, więc jest jeszcze przecież Ultima czy Move i są sklepy tradycyjne, tylko też nie wiem, nie widziałem w MediaMarkcie gier na Wii U. Chyba, że były jakoś ukryte, bo byłem przed świętami. Znaczy ja też nie widziałem, więc ale nie to ma. Jest Lublin, więc my mieszkamy w Lublinie, może właśnie tak jak mówię, skoro każdy sklep dostał 10 konsol, cała sieć dostała 10 konsol, to wszystko było w Warszawie. No pewnie w Złotych Tarasach tam Saturn sprzedawał te 8 konsol. No, ale a propos w ogóle tej sytuacji, nie wiem, myślę, że sprzedaż Wii U będzie dobra i będzie rosła w miarę jak będą przybywać
lepsze gry, czyli nie wiem, Rayman Legends jeszcze w ogóle się nie ukazało, a to był jeden z takich chyba mocniejszych jednak tytułów. No, Bayonetta i tak dalej. No, Bayonetta. Jak to się będzie ukazywało, to myślę, że trochę ruszy, chociaż też dla mnie nadal dziwnym krokiem jest przez Nintendo wypuszczenie konsoli w takim okresie, gdzie kończy się obecna generacja konsol, zaczyna się następna, a oni to wydają pod koniec, więc tak jest... Nie, no, wiem, ale to, i tak. To nie będzie i tak dla nich jakby, przynajmniej tak myślę, zyskowne, bo jeśli by na przykład w połowie życia PlayStation 3 wydali takie Nintendo Wii U. No tak, ale tu się znowu nie zgadzamy, bo ja uważam, że jednak target, publiczność Nintendo i tak będzie kupować te tam tytuły first party i tak dalej, i chociaż na pewno bardzo dużo osób kupi samą konsolę dla nowej Zeldy, czy dla nowego Metroida, jeżeli wyjdzie, bo dla Wii ludzie kupowali, wiesz, te jednej gry. Wii mi się wydaje, że było jednak bardziej tak jak dla zwykłych, niedzielnych graczy, a tutaj jednak chyba jest bardziej krok w stronę hardkorowych takie graczy, połączenie, no bo jest. Mamy też tą Bayonetę, nie? Więc to nie jest gra najłatwiejsza, nie należy przynajmniej do takich, więc to też, no nie wiem, zobaczymy jak to będzie, no dopiero jest kilka miesięcy ta konsola na rynku. Nawet pół roku chyba nie, no w Europie przynajmniej nie, w listopadzie miała premierę, więc myślę, że możemy jakieś głębsze podsumowanie zrobić po roku, dwóch, to wtedy się dopiero tak okaże. Ale 3DS też pamiętam, że nie sprzedawał się rewelacyjnie na samym początku, więc... A teraz się sprzedaje, myślę, że przyzwoicie, ale też to tak, nie jest fenomen Wii U pierwszego. No nie, ale prawie tam dorównuje DS-owi normalnemu, więc jest dobrze. Komentujcie, czy w ogóle wy zamierzacie kupić Wii U, czy może graliście u znajomych, czy w jakichś sklepach, jeżeli mieszkacie w Warszawie, może nie wiem, czy są wystawiane, chyba nie. No ale w każdym razie wypowiadajcie się na temat Wii U i jego przyszłości, a my za chwilę pogadamy o przyszłości studia Telltale Games. Telltale Games, czyli oczywiście studio odpowiedzialne za The Walking Dead, chociaż stworzyli też masę fajnych gier innych, czyli same Dmax, te przygodówki, które też były w epizodach, czy Powrót do przeszłości, ale oczywiście najbardziej znani są z gry o zombiakach na podstawie komiksu pana Kirkmana. I ostatnio w wywiadzie dla strony Red Bull, to mnie trochę zdziwiło, że pierwszy raz widziałem, żeby pojawiały się gdzieś linki i odnośniki do wywiadów na stronie Red Bulla. No ale widać, też tam mają swój dział o grach. No i właśnie twórcy podzieli się swoimi planami dotyczącymi nie tylko drugiego sezonu The Walking Dead, bo to już jest oficjalne od paru miesięcy, że będzie drugi sezon. Potwierdzali to w różnych wypowiedziach twórcy, ale dowiedzieliśmy się też czegoś na temat dalszej przyszłości studia już po The Walking Dead. Nawet ja mam cytat. Mogę? Możesz. Czy nie honory? Na ten moment zaczynamy formować koncepcję drugiego sezonu. To się jeszcze wszystko okaże, a na pewno musimy wymyślić sposób na wykorzystanie zapisanych stanów gry. Rozgrywki. Zapisanych stanów rozgrywki, tak. No i to jest, właśnie to podkreślał tam, że chcą się skupić przede wszystkim na tych save'ach. I to jest jakby taki hint w stronę tego, że to będzie bezpośrednia kontynuacja, czyli tak jak mamy w serialach różnych, że sezon następny jest kontynuacją czegoś, co było w pierwszym. Bo to nie było oczywiste, po już zakończeniu pierwszego sezonu The Walking Dead gry pojawiały się tam opinie, że być może to będzie zupełnie jakby nowa historia, wiesz, odrębna, inni bohaterowie i tak dalej. Wtedy save'y nie byłyby nam potrzebne, bo po co, ale jeżeli pojawia właśnie się ten motyw importu save'ów, więc będzie pewnie to taki scenariusz, że zagramy tą pewną postacią, która przeżyła. Nie chcę spoilować, bo... Bo nawet ja nie grałem, ściągnąłem ten pierwszy odcinek i jeszcze nawet nie zagrałem. No właśnie, więc właśnie będzie to powiązane z tą pewną postacią. No i fajnie, bo zawsze to lepiej będzie, chociaż też, kurde, to trochę trudno mówić bez spoilerów, więc nie będę za dużo mówił, ale trochę szkoda, bo jakby to powiedzieć, trochę za dużo postaci zniknęło tak jakby na siłę, tak się wydawało pod koniec, więc może zupełnie nowa historia byłaby lepszym rozwiązaniem. No ale nie wiem, no Telltale potrafi tworzyć fajne postacie, więc nawet do tej... Nieważne, nie będę spoilerował. Znaczy, oni się zastanawiają, jak to zastosować, ten import z zapisów stanów rozgrywki. Niech zrobił po prostu jak w Mass Effectie, to wszystko. No właśnie, co tu się zastanawiać w sumie, nie? No. No ale a propos samego studia, to też powiedzieli, że bardzo chcieliby zrobić już po The Walking Dead, czy tam równolegle, zająć się jakąś... jakby opowiedzieć historię związaną z jakąś dużą marką i wymieniali tu na przykład Half-Life, coś tam, The Game, żeby albo jakąś grę zrobioną w uniwersum czegoś tam jeszcze innego, ale tam jeszcze wymienili, że bardzo chcieliby zrobić opowieść w świecie Gwiezdnych Wojen i że właśnie wzorując się na tych przygodówkach LucasArts, które były kiedyś i tak dalej, więc to by było coś naprawdę dużego moim zdaniem, gdyby powstała
taka gra jak The Walking Dead, no, w świecie Star Wars, to byłoby coś naprawdę dużego. Jakieś opinia na ten temat? Twoje? Znaczy, wiesz co, ja żadne dzieło, znaczy, grałem w Back to the Future i Samet Maxa, ale nie grałem w The Walking Dead od Telltale Games i trochę trudno mi się na ten temat wypowiedzieć, ale fajnie chyba by było, chociaż Star Wars, nie wiem, teraz no, chyba to... już jest kilka studiów, które się zajmuje grami tego, tej marki, więc mogłoby być dla nich ciężko, ale no, jak robią fajne gry, które powiedzmy, że znaczy powiedzmy, na Metacritic ta gra The Walking Dead jest numer one w 2012 roku, więc to o czymś świadczy, prawda? Tak, ale w ogóle a propos Metacritic, te tam były podsumowania, że ten rok był taki trochę słaby, że dużo gier było słabo ocenianych i tak dalej, ale nie wiem, jakoś nigdy się Metacritic za bardzo nie przejmowałem, bo... Chociaż, wiesz co, o tym The Walking Dead... O dziwo, to jest to pierwsze miejsce, ma ta komplikacja na płycie, co została wydana w pudełku do sklepów i ona ma tylko 7 recenzji, a te odcinkowe są jakby, nie wiem, one mają po 80 punktów, 90 początkowo, a nie tam 97. No, to jest właśnie moje... też jest trochę tak dziwne, bo to praktycznie, nie wiem, kto tam na drugim miejscu był. Chyba Dishonored? Nie pamiętam. Journey było na drugim miejscu. Więc to też takie dziwne zestawienie. No, ale a propos jeszcze Telltale i Gwiezdnych Wojen, to faktycznie, no bo LucasArts, czy tam LucasGames ma te wszystkie prawa, ale oni zostali ostatnio kupieni przez Disneya, jak wiemy, więc może to jakoś zadziała, że nie będzie taki skąpy LucasArts, jeżeli chodzi o markę Gwiezdnych Wojen. Fajnie by było, bo nie było żadnej przygodówki w świecie Gwiezdnych Wojen. Były same jakieś strzelanki, gry zręcznościowe i tak dalej. No, też sobie nie przypominam. No, więc to by było bardzo ciekawe. Wypowiadajcie się w komentarzach znowu na temat The Walking Dead. Czy wam się podobało i co chcieliście zobaczyć w przyszłości związanego z tą właśnie marką. A my kończymy chyba. Tak, to był 52. odcinek GNM+. I z wami byli Mateusz Zdanowicz i Mateusz Widoty. Trzymajcie się, hejo.